Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Punkty A i B są końcami odcinka AB. Obrazem tego odcinka w symetrii względem osi OX układu współrzędnych jest odcinek A'B'. Środkiem odcinka A'B' jest punkt o współrzędnych. Przedstawmy tę sytuację w układzie współrzędnych. Mamy sobie oś Y, mamy sobie oś X. Punkt A ma współrzędne minus 21 i 11, czyli powiedzmy gdzieś tutaj będzie minus 21 i gdzieś tutaj będzie 11. Czyli to jest punkt A. Punkt B ma współrzędne 3 i 17. Punkt B ma współrzędne 3 i 17, czyli 3 na X, 17 na Y, gdzieś tutaj jest nasze B o współrzędnych 3 i 17. Robimy teraz obraz tego odcinka w symetrii względem osi OX, czyli odbijamy względem osi OX na drugą stronę. Czyli punkt A' będzie gdzieś tutaj i on będzie miał współrzędny minus 21 i zamiast 11 na Y będzie minus 11. A punkt B' będzie gdzieś tutaj. I teraz na X nic się nie zmieni, czyli będziemy mieli nadal 3. Natomiast na Y będziemy mieli zamiast 17 minus 17. No bo tutaj będzie minus 17. No i teraz mamy znaleźć środek odcinka A'B'. Środek odcinka A'B', jak sama nazwa wskazuje, leży gdzieś na środku, czyli powiedzmy tutaj, to będzie S'. I jak policzyć to S'? Liczymy ten środek, dodając skrajne współrzędne i dzieląc przez 2, czyli minus 21 plus 3 na 2 oraz minus 11 dodać minus 17 na 2. Czyli dodajemy skrajne współrzędne i dzielimy na 2. Minus 21 plus 3 to jest minus 18 na 2, to jest minus 9. Minus 11 dodać minus 17 to jest minus 28 na 2, czyli mamy minus 9 i minus 14. Minus 9 i minus 14 to jest odpowiedź A.